witamy Was bardzo serdecznie ponownie na naszym kanale. Zachęcamy Was ogólnie do subskrybowania naszego kanału i do udostępniania naszych materiałów na swoich Facebookach i jeśli macie jakieś inne platformy, to prosimy o udostępnianie. Ten odcinek zaczynamy od tylko z Salwadoru, z miasteczka El Tunco, do którego trafiliśmy z miejscowości San Salvador, czyli ze stolicy Salwadoru. Ktoś nam polecił to miejsce, znaleźliśmy sobie pole namiotowe i przyjechaliśmy w sumie w poszukiwaniu, znaleźliśmy kilka pól namiotowych na aplikacji, na której znajdujemy takie kempingi i przyjechaliśmy w poszukiwaniu jak najtańszego miejsca. Do Salwadoru ogólnie dotarliśmy z Gwatemali, ze stolicy Gwatemali, gdzie znaleźliśmy sobie autobus, który nas przywiózł bezpośrednio tutaj, który jechał 5 godzin, czy ponad 5 godzin. Ponad 5 godzin za 125 kwetsali. Kwetsali. Czyli 18 dolarów. Tak było napisane na ulotce. Na granicy z Salwadorem, gdy przyjeżdżaliśmy z Gwatemali, mieliśmy taką drobną kontrolę. W sumie nie sprawdzali nam tam, nie wbijali nam żadnych już pieczątek do paszportów. Dostaliśmy tylko pieczątkę wyjazdu z Gwatemali. Tylko dostaliśmy pieczątkę wyjazdu z Gwatemali? Z Gwatemali, ale pieczątki Salwadoru nie dostaliśmy. Mhm. Ale mieliśmy taką małą kontrolę, gdzie wyciągnięto nas z autobusu pod pretekstem, że będą nam przeprowadzać jakieś testy. Ale to tylko wyciągnęli turystów białych. Gdzie chcieli nam robić jakieś testy, jak się dowiedzieliśmy, bo jedna dziewczyna rozmawiała po hiszpańsku i po angielsku, miały być to testy na malarię. Ale jak się później okazało, to jednak nie zrobili nam tych testów, nie przeprowadzili nam tych testów, bo nie byliśmy w jakimś tam rejonie Gwatemali i Meksyku, gdzie niby mieli jakieś tam skupisko tej choroby. Więc do Salwadoru wjechaliśmy w sumie bez żadnych przeszkód. Nie sprawdzali nam żadnych innych testów, ani jedynie sprawdzili nam temperaturę. Temperaturę nam sprawdzili, tak. Tutaj piękne kwiatuszki za nami z tyłu, krzew. No i tutaj dotarliśmy ogólnie do San Salvador, do stolicy, gdzie tak naprawdę nie było tam za dużo do zwiedzania. Posiedzieliśmy sobie tam 3 dni w hostelu, za który płaciliśmy za dwie osoby, za pokój wieloosobowy 16 dolarów. Było w miarę ok. Była kuchnia, było czysto. Było czysto, dobrze internet chodził, do tego obok mieliśmy piękny park. No i ogólnie mogliśmy sobie kupować na targu produkty, które były naprawdę tanie, bo były tam tanie, gdzie może porównywalne ceny były do targu z Gwatemali, gdzie za 3 duże awokado na przykład płaciliśmy dolara, jakieś tam 3 marchewki 25 centów, bo walutą ogólnie jest tutaj dolar. I ogólnie tam kilo ziemniaków też dolar czy 50 centów, takie mniej więcej były ceny. Owoce, większość rzeczy była za ćwiartkę, za pół dolara albo za dolara. Więc z uwagi, że nie jemy mięsa, więc tanio ogólnie sobie mogliśmy sobie ugotować swoje jedzenie. Przez przypadek, w sumie poznaliśmy parę taką Salwadorczyków, bardzo miłych ludzi, gdzie polecili nam tutaj, żebyśmy się udali na plażę w El Tunco. Plażę w El Tunco, czyli nad ocean, spokojny. Więc znaleźliśmy sobie busa, którym przyjechaliśmy tutaj za 1,5 dolara za osobę. I po krótkich poszukiwaniach znaleźliśmy sobie kemping, gdzie płacimy 6 dolarów od osoby za pole namiotowe. Bo ogólnie przyjechaliśmy z myślą o pokoju także, ale że były pokoje wszystkie zajęte, więc spimy w namiocie. W nocy temperatury spadają jedynie do 25 stopni, więc da się spokojnie spać. Mamy toaletę, mamy prysznic, wszystko jest, do tego mamy kuchnia jest, do tego jest basen. A ogółem ceny za pokoje tu zaczynają się tak za osobę od 12 dolarów. No to w górę. W tym hostelu jest najtaniej.
Gdy dotarliśmy na plażę, tutaj w tym Eltunko, to na początku w sumie nie zachwyciła mnie ta plaża za bardzo, bo jest tutaj czarny piach. Nie jest czarno-żółty, tylko jest czarny. Do tego plaża jest mnóstwo kamieni na niej i gdy wszedłem do wody, uderzyłem tak paznokciem w kamienia, że odechciało mi się wchodzić do tej wody. Jest sporo kamieni. Większa część tej plaży jest kamienista. Ale na szczęście mamy basen w hostelu dość sporych rozmiarów, gdzie wynagrodził nam tutaj ten pobyt. Gdyż spędziliśmy praktycznie 2 tygodnie tutaj na tym wybrzeżu, siedząc w basenie. Tak, na targ mamy niedaleko, jest w sumie tam 20 minut autobusem, chicken busem za 25 centów. Ale ostatnio też pojechaliśmy na stopa, więc też da radę. Do tego jest to miasteczko, gdzie zjeżdżają się, przylatują tutaj ludzie ze Stanów surfować. Jest to ogólnie większość tego wybrzeża tutaj w San Salvadorze jest surferska, gdzie surferzy surfują sobie na falach. Więc dla nich jest to wymarzone miejsce. Tak samo dla ludzi, którzy by chcieli posurfować. Są tutaj nauczyciele, którzy szkółki. Są, można sobie deski wypożyczyć i miło spędzić czas. Nasze wibracje na przykład nie były to dla nas najlepsze wibracje, gdyż nie jesteśmy surferami. Nie nasz klimat. Nie nasz klimat. Może i bym się skusił na próbę, podjąłbym jakąś próbę posurfować sobie, ale z uwagi, że mam uszkodzone plecy, barki, kolano, to sobie odpuściłem. Może jeszcze kiedyś w przyszłości, jak mój stan zdrowia się poprawi, spróbuję swoich sił w surfowaniu. Jedzenie tutaj w restauracjach, ceny wahają się, jak ktoś chciałby tanio zjeść, to papusy są po dolarze. Nawet znaleźliśmy miejsce, gdzie można 4 papusy kupić za $1.60. Tylko, takie, że serwują tylko wieczorem. Tylko wieczorem. To takie najtańsze jedzenie tutaj regionalne, gdzie... Czyli placek kukurydziany z różnym farszem. Może być na słono, słodko się zdarza. Tutaj jest jednak na infarkcie serwują papusy na słodko. No i pewnie ostro z tym... z warzywami i z mięsem. No, poza tym inne dania ceny oscylują do $10-12 za obiad jakiś konkretny, tam duży. Wynajmów, tak jak wspomniałem, od $12 za osobę w górę. Jak się pytaliśmy w hostelach, to nawet $40 za 2 osoby sobie wołali. Mhm. I nawet 80 tak. W jednym hoteliku tutaj takim przy nabrzeżu. Tu miejscowość, ta wioseczka wygląda mniej więcej tak. Jest kilka murali na ścianach, nawet ładnie. Samochód można wypożyczyć. Samochody. Jest lodziarnia, mały sklep, raczej warzywniak, tylko jest troszkę, ceny są zawyżone. Tutaj bardziej się opłaca jechać do tego La Libertad, oddalonego o 15 minut jazdy tym chicken busem za 25 centów. I tam sobie zrobić zakupy, jeśli by ktoś miał lodówkę w hotelu, niż tutaj kupować. Można sobie wypożyczyć tutaj skuterki, jakieś motory, gdzie wypożyczenie na cały dzień skutera kosztuje $30. No i nawet takiego trochę większy motor można też. No taki skuter albo motor, chyba 250 pojemność. To jest taka główna ulica, gdzie wjazdowa ogólnie do tego miasteczka. I za chwilę pokażemy Wam także wybrzeże z deptakiem, gdzie w weekend można się pobawić, gdzie gra dyskoteki. Tak, są 3 można, chyba dyskoteki, 4 chyba. Gdzie można się napić, jak ktoś pije, my nie pijemy, to akurat nie spędzaliśmy tam naszego czasu. Nie przechodziliśmy. Nie poświęcaliśmy tam swojej energii w postaci dolarów. No i tu jest napis. A czy to jest jeden i jest jeszcze po drugiej stronie przy wybrzeżu drugi napis Eltunko. Ogólnie jest już zbliża się wieczór, a poza tym to widziałem tutaj największe słońce, jakie do tej pory widziałem. Zachodzące słońce i kolor miało czerwony, jakie do tej pory widziałem tutaj w Ameryce. I ogólnie w swoim życiu większego nie widziałem. Tu, proszę, nawinęła się pani z Salwadoru.
Tutaj o, macie kemping. Także są takie kempingi. Można sobie wynająć pokój, można sobie rozbić namiot. Tu mały sklep. Mały sklepik. Kolejny. Tutaj po prawej stronie papuseria. Smażą papusy. Tak, której za dolara kupicie jedną papusę. Są. Okej. Tu dróżka prowadząca nad ocean. Tu papusy po dolarze. Tu sklepiki. Są tu też restauracje, w których można płacić bitcoinami. Tak. Mają też czasem takie promocje, że na przykład we wtorek i sobotę macie połowę ceny, za połowę ceny obiad. Tu proszę zobaczyć, jest takie. Bitcoin Paradise. Jest tak, że tutaj przy bankomatach są bitomaty, z których można kupować, wymieniać sobie bitcoiny. I tam z przodu mamy koniec już uliczki tej małej miejscowości. Większość tutaj tych miejscowości przy tym oceanie spokojnym wygląda tak samo. Tylko w weekendy jest więcej ludzi pije. Dziś jest poniedziałek, więc będzie troszkę mniej ludzi. I tak wygląda El Tunco w Salwadorze. Do tego, z tego co rozmawialiśmy tutaj z miejscowymi ludźmi, to usłyszeliśmy, że jednak nie jest tak niebezpiecznie w Salwadorze i z tego co chodzimy tutaj nie widać, żeby coś się działo, chociaż może gdzieś indziej w jakichś miejscowościach mniej turystycznych, nie. Czy więcej, bardziej turystycznych, może się jakieś złodziejaszki pokazują. Tu ale jest to jak spokój. W każdym, myślę, mieście. Z tego co nasłuchaliśmy się od różnych ludzi i w Polsce i w innych rejonach, w których byliśmy, że Salwador jest niebezpieczny, to miejscowy nam tutaj rozjaśnił sytuację, że Salwador był kiedyś niebezpieczny, gdzie były tutaj wojny domowe i te wojny się zakończyły. Zmienił się prezydent i jest teraz bezpieczny. Wszędzie w sumie można zauważyć policjantów z bronią i to z długą bronią. Ochroniarzy z bronią, którzy też prawdopodobnie w razie jakiegoś niebezpieczeństwa będą bronić ludzi. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Tu znajdujemy się na wybrzeżu, gdzie można obserwować codzienny, piękny zachód słońca, gdzie widziałem największe słońce, jakie do tej pory w życiu widziałem, zachodzące, do tego kilka razy miało krwisty, czerwony kolor. I zbiera się tutaj mnóstwo tubylców, którzy relaksują się przy piwku, przy muzyce, która gra tam za nami, orkiestra też tubylców. I także można odpocząć na plaży, w sumie kamienistej, ale tam jest kawałek piaszczystej, a także skorzystać tutaj z dyskotek, z barów, które znajdują się tam za nami. Tam jest po zachodzie słońca. Ocean spokojny. Tak wygląda wybrzeże, ocean spokojny, dachy słomiane, nie potrzeba tutaj ocieplenia ani niczego innego, codziennie temperatura jest powyżej 30 stopni, aktualnie spada w dzień nie spada poniżej 25. Tak to wygląda, tu okoliczni sprzedawcy handlujący przeróżnymi kamieniami i różnymi innymi inną biżuterią, ubraniami, które też także są w miarę w przystępnych cenach. Droższe może troszkę niż w Meksyku, może w takich samych cenach. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do subskrybowania i do udostępniania i do następnego odcinka.
Pa, pa.